Well, it was in my childhood day, oh Lord, many long years ago. Witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony Mateusz Maciejewski. W filmiku tym przedstawię definicję punktowej oraz jednostajnej zbieżności ciągów funkcyjnych, a także zilustruję definicję przykładami, ale przede wszystkim film ten jest poświęcony pokazaniu, w jaki sposób można weryfikować i dowodzić, czy dany ciąg funkcyjny jest zbieżny jednostajnie, czy też nie. Na początku niech D będzie pewnym podzbiorem era, czyli zbioru liczb rzeczywistych. I teraz rozważmy funkcję fn z d do r, dla n równego 1, 2, 3 i tak dalej. Oraz niech f też będzie z d do r. W trakcie tego filmu wyjaśnię, co oznacza, że ciąg fn zbiega punktowo do f i będę to oznaczać za pomocą jednej strzałki, a także co oznacza, że fn zbiega jednostajnie do f. I zbieżność jednostajną będę zaznaczać za pomocą dwóch strzałek. Zacznę od zbieżności punktowej. Ciąg fn to jest ciąg funkcyjny, a nie liczbowy. Czyli dla każdego n naturalnego fn jest funkcją. A więc, jeśli ustalimy sobie punkt x z dziedziny, to fn od x jest liczbą rzeczywistą. A zatem przy ustalonym x otrzymujemy ciąg liczbowy fn od x dla n od 1 do nieskończoności. A zatem możemy pytać o jego zbieżność. I tak, definiujemy, że ciąg funkcyjny fn zbiega punktowo do f wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego x z dziedziny ciąg liczbowy fn od x zbiega do f od x. Aby wprowadzić pojęcie zbieżności jednostajnej, warto przyjrzeć się dokładniej definicji zbieżności punktowej. I tak, powtarzając to, co było poprzednio, ciąg fn zbiega punktowo do f wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego x z dziedziny ciąg liczbowy fn od x zbiega do f od x. Jeśli skorzystam z definicji zbieżności ciągu liczbowego, mogę przekształcić zaznaczoną na czerwono zbieżność za pomocą kwantyfikatorów i otrzymuję drugą linijkę. Teraz trzecią linijkę mogę uzyskać z drugiej poprzez przestawienie kwantyfikatorów, dwóch pierwszych kwantyfikatorów. Oba kwantyfikatory są kwantyfikatorami dla każdego, a zatem przestawiając je miejscami otrzymuję wyrażenie równoważne. Zatrzymajmy się nad trzecią linijką troszkę dłużej. Liczba duże n pod kwantyfikatorem istnieje, zależy oczywiście od epsilona. Jeśli wezmę małe epsilon, to nierówność po prawej stronie linijki trudno będzie spełnić, a zatem być może liczba n będzie musiała być wybrana duża, aby ta nierówność była spełniona. Jednak liczba n zależy również od x, czyli dla pewnego x ciąg fn od x może dosyć szybko zbiegać do f od x i ta liczba n może być wybrana stosunkowo mała, natomiast dla innych x-ów być może trzeba będzie wziąć dużą liczbę n, aby ta zbieżność zachodziła. Ta nierówność, przepraszam, aby ta nierówność zachodziła. I tutaj pojawia się pomysł. A może by tak uniezależnić liczbę n od x? I stąd poprzez to rozumowanie otrzymujemy definicję zbieżności jednostajnej. A zatem ciąg fn zbiega jednostajnie do f wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby epsilon większej od zera istnieje liczba n zależna już tylko od epsilona, taka, że dla każdego x z dziedziny i dla każdego n większego równego od n zachodzi nierówność. A zatem otrzymujemy definicję zbieżności jednostajnej poprzez przestawienie w definicji zbieżności punktowej dwóch kwantyfikatorów dla każdego i istnieje. Widzimy, że ta definicja zbieżności jednostajnej, ten warunek z definicji, jest wyraźnie mocniejszy od warunku z definicji zbieżności punktowej, ponieważ mamy inną kolejność kwantyfikatorów i liczba n
zależy już tylko od epsilona i jest dobra dla każdego x-a z dziedziny. Aby lepiej wyjaśnić i później móc stosować zbieżność jednostajną, wprowadzę pojęcie normy funkcji. Niech więc funkcja g będzie z d do r, tak jak poprzednio. I normą funkcji g oznaczać się będą przez tak jakby podwójną wartość bezwzględną. Przez normę funkcji g będę oznaczać supremum z wartości bezwzględnych z wartości funkcji g w punkcie x, gdzie x przebiega dziedzinę funkcji g. Korzystając z normy funkcji, mogę teraz wprowadzić pojęcie odległości dwóch funkcji. Jeśli f i g są funkcjami z d do r, to odległością między funkcją f i g będę oznaczać po prostu normę z ich różnicy. Na obrazie tym na czarno zaznaczyłem wykres funkcji f, a na czerwono wykres funkcji g. Ponadto narysowałem dwie zielone krzywe i to są wykresy funkcji f plus epsilon i f minus epsilon. Są to krzywe, można powiedzieć, równoległe do wykresu funkcji f, jedna troszkę powyżej, a druga troszkę powyżej wykresu funkcji f. I w ten sposób otrzymuję tak zwany pasek epsilonowy wokół funkcji f. Czyli jest to takie, jak mamy wykres funkcji f, to pogrubiamy go w pewnym sensie o epsilon w górę i o epsilon w dół. I teraz tu akurat wykres funkcji g, czyli ta czerwona krzywa, leży całkowicie w pasku epsilonowym. I to dokładnie oznacza tyle, że odległość między funkcją f i g jest mniejsza niż to dane epsilon. Gdyby w którymś miejscu, choćby w jednym, wykres funkcji g wyskakiwał poza pasek epsilonowy, to odległość między funkcją f i g już byłaby większa od epsilona. Zobaczymy teraz, w jaki prosty sposób można wyrazić zbieżność jednostajną za pomocą odległości funkcji fn i f. Powtórzę definicję zbieżności jednostajnej. I w każdym kolejnym kroku będę modyfikować dane wyrażenie w sposób równoważny, a zmianę będę zaznaczać na kolor niebieski. I zatem, w drugiej linijce zamieniłem miejscami dwa kwantyfikatory dla każdego, otrzymując oczywiście wyrażenie równoważne. W trzeciej linijce zamieniłem nierówność ostrą na nieostrą. To jest proste ćwiczenie dla studentów pierwszego roku analizy matematycznej, że te dwa wyrażenia, te dwa zdania są równoważne. Chociaż te nierówności są nierównoważne, to jednak z kwantyfikatorem dla każdego epsilona już one stają się równoważne. W kolejnej linijce kwantyfikator dla każdego x zamieniłem na sup. Skoro dla każdego x zachodzi nierówność, to i supremum po tych wartościach jest mniejszy równo do epsilona. I na odwrót, jeśli supremum jest mniejszy równo do epsilona, no to wszystkie nierówności są spełnione. W kolejnej linijce zauważyłem, że supremum po różnicach jest dokładnie z definicji równe odległości między fn i f. No i ostatecznie zdanie dla każdego epsilona istnieje n, że dla każdego n małe większego równego od n zachodzi nierówność, oznacza dokładnie tyle, że norma z fn minus f zbiega do zera. Czyli mając ciąg funkcyjny fn, mając jego granicę punktową f, mogę rozpatrzyć ciąg liczbowy, odległość między fn i f, i jeśli ten ciąg zbiega do zera, to mamy zbieżność jednostajną, a jeśli nie zbiega, to zbieżności jednostajnej nie ma. Czas na pierwszy przykład. Rozważmy funkcję fn od x równą arcus tangens x minus n. Wykresy tych funkcji powstają poprzez przesunięcie wykresu funkcji arcus tangens o n w prawo. I tutaj na rysunku zaznaczyłem wykresy sześciu pierwszych funkcji fn oraz dziewiątą. Łatwo zauważyć, że jak ustalimy sobie dowolny x rzeczywisty, tutaj akurat na rysunku zaznaczyłem punkt 3, to wartości fn od x zbiegają do minus pi drugich. Tutaj czarnymi kropkami zaznaczyłem wartość w funkcji f1, f2, f3, f4, f5, f6, no i f9 w punkcie 3 i widać,
że wartości zbiegają do minus pi drugich. Formalnie, jakby się chciało to udowodnić, to wystarczy skorzystać z tego, że arcus tangens w minus nieskończoności zbiega do, właśnie do minus pi drugich. Więc można narysować wykres funkcji granicznej. Jest to czerwona linia na wykresie. Mamy zbieżność punktową, ale trzeba się zapytać, czy ten ciąg funkcyjny fn zbiega jednostajnie do minus pi drugich. I w tym celu zbadamy odległość między funkcją fn i funkcją graniczną, czyli minus pi drugich. No i tutaj zbieżności jednostajnej nie będzie, a zatem będę chciał pokazać, że ta różnica nie jest wcale zbyt mała. Bo gdyby była mała, gdyby zbiegała do zera, no to by oznaczało, że mamy zbieżność jednostajną. Aby oszacować tą odległość z dołu, warto skorzystać z następującej obserwacji. Odległość między dwoma funkcjami jest z definicji równa supremum wartości bezwzględnej z różnic pomiędzy funkcją fn i f w każdym punkcie. A zatem jest większa równa, jako supremum, jako ograniczenie górne, jest większa równa od różnicy w dowolnie wybranym przez nas punkcie. To wybierzmy punkt n. A zatem odległość między fn i minus pi drugich jest większa równa od fn od n, minus minus daje plus, więc plus pi drugich. Czemu wziąłem n? Ano dlatego, że tak jest mi wygodniej i to mi da dobre rozwiązanie. I dalej licząc, otrzymujemy arcus tangens n minus n, a więc 0. I ostatecznie otrzymamy, że ta odległość jest zawsze większa równa od pi drugich. A pi drugich nie zbiega do zera, a więc i ta różnica, przepraszam, ta odległość też do zera nie zbiega. Bo gdyby zbiegała do zera lewa strona, no to prawa strona jako mniejsza równa, a jednak dodatnia, musiałaby też do zera zbiegać. Gdyby się chciało dokładnie obliczyć tą różnicę, to by wyszło, że ta różnica jest pi, ponieważ biorąc jeszcze dalsze, jeszcze bardziej na prawo punkty niż n, otrzymalibyśmy, że ta te różnice są dowolnie bliskie pi, a więc biorąc supremum otrzymalibyśmy pi. To jest natomiast niepotrzebne, wystarczy to oszacowanie przez pi drugich, aby pokazać, że zbieżności jednostajnej nie ma. Zobaczmy teraz, jak wygląda na wykresie ten fenomen, że mamy zbieżność punktową, ale nie jednostajną. I w tym celu wokół funkcji granicznej narysujmy pasek epsilonowy. Tutaj akurat zrobiłem epsilon równe 0,3. Widać wyraźnie, że wykresy wszystkich funkcji fn wystają poza pasek epsilonowy. Żaden nie mieści się w tym pasku epsilonowym. Dla przykładu fn dla n równego 9, czyli ta niebieska linia, chociaż teraz jak widać, być może to jest 10, ale to nieważne, przez dosyć długi czas, od minus nieskończoności aż do w okolicy 7, cały czas siedzi w pasku epsilonowym, jest zawarty w pasku epsilonowym. Natomiast począwszy od około 7, już zaczyna wychodzić z tego paska epsilonowego, co jasno pokazuje, że zbieżności jednostajnej nie ma. W przykładzie drugim rozważmy funkcję fn od x równe sinus nx przez n. Na rysunku zaznaczyłem wykres pierwszej, drugiej, czwartej, ósmej i szesnastej funkcji. Jak widzimy, są to sinusoidy o coraz mniejszych amplitudach i coraz mniejszych okresach, czyli wyższych częstotliwościach. I albo patrząc na wykres, albo dowodząc w sposób prosty, można pokazać, że dla każdego x rzeczywistego fn od x zbiega do zera. Czyli funkcja 0 jest, funkcja f od x równa się 0 jest granicą punktową ciągu funkcyjnego fn. I wykres jej zaznaczyłem czerwoną linią. Teraz zbadajmy, czy ta zbieżność jest jednostajna. I w tym celu spróbujmy oszacować wartość bezwzględną z różnicy funkcji fn i jej granicznej funkcji f równej 0. Spróbujmy oszacować poprzez pewien ciąg niezależny od x. I poprzez proste obliczenia, wykorzystując fakt, że sinus jest zawsze co do wartości bezwzględnej mniejszy równ od 1, otrzymamy, że dla każdego x rzeczywistego fn od x, odjęć 0, jest mniejsze równe od 1 enta. A zatem, biorąc supremum po wszystkich x z dziedziny, otrzymamy, że odległość między fn i 0 jest mniejsza równa od 1 entej. A ciąg 1 enta zbiega do zera, a zatem odległość fn od zera jako
ciąg mniejszy od 1 enta, a jednak nieujemny, będzie do zera zbiegać. I tutaj łatwo zauważyć, że akurat ta 1 enta to jest dokładnie odległość fn od zera, jednak wystarczy nam ta nierówność, którą otrzymaliśmy powyżej. I ostatecznie, ponieważ odległość między fn i 0 zbiega do zera, to ciąg fn zbiega jednostajnie do zera. Zobaczmy teraz, jak wygląda jednostajna zbieżność na wykresie. Tutaj wokół funkcji granicznej f równej 0 narysowałem pasek epsilonowy. Tutaj akurat wziąłem epsilon równe 0,1. I widać, że pierwsza, druga, czwarta i ósma funkcja nie mieści się w pasku epsilonowym, a dokładniej ich wykres nie mieści się w pasku epsilonowym. Natomiast wykres 16 funkcji i widać, że każdej kolejnej już w tym pasku epsilonowym się mieści. A zatem zbieżność jednostajna zachodzi. Przyglądając się dwóm poprzednim przykładom, możemy naszkicować pewną metodę do weryfikacji, czy dany ciąg funkcyjny zbiega jednostajnie, czy nie. Najpierw liczymy granicę punktową f poprzez sprawdzenie, do czego zbiega ciąg liczbowy fn od x dla każdego x z dziedziny. I jeśli uda nam się oszacować odległość fn od f przez pewien ciąg an, który, proszę zauważyć, nie zależy od x, to jest ważne, nie zależy od x, i ten ciąg zbiega do zera, to mamy zbieżność jednostajną. Jeśli natomiast uda nam się oszacować tą odległość fn od f z dołu przez pewien ciąg an, też niezależny od x, nieujemny, który do zera nie zbiega, na przykład jeśli an jest po prostu ciągiem stałym, to zbieżności jednostajnej nie mamy. I w jaki sposób otrzymać to oszacowanie z dołu? Tak jak w przypadku ciągu funkcyjnego arcus tangens x minus n. Mianowicie, wystarczy rozpatrzeć pewien punkt xn i obliczyć różnicę fn od xn minus f od xn i oczywiście wziąć wartość bezwzględną. I teraz nierówność pierwsza w tej drugiej kropce wynika właśnie z definicji odległości fn od f, ponieważ w definicji, przypomnę, mamy tam supremum, a zatem supremum jest większe, równe od wartości w każdym punkcie. Możemy natomiast zastosować pewną inną metodę. Możemy dokładnie obliczyć odległość fn od f i sprawdzić, czy ta odległość zbiega do zera, czy nie. I nieraz wygodniej jest obliczyć dokładnie, ile to wynosi, korzystając z rachunku różniczkowego na przykład, poprzez szukanie ekstremów, a czasami lepiej jest oszacowywać. W celu zilustrowania tej metody zbadajmy kilka przykładów. Pierwszy z nich, fn od x równa się x do n tej minus x do n plus pierwszej, co można zapisać w postaci iloczynowej x do n tej razy 1 minus x. I dziedziną niech tutaj będzie odcinek od 0 do 1. Łatwo zauważyć, że dla każdego x fn od x zbiega do zera. Czyli granicą punktową jest funkcja stale równa 0. I wynika to z tego, że jeśli x jest mniejszy od 1, a większy równy od 0, to x do n tej zbiega do zera, a więc pierwszy czynnik w definicji funkcji fn zbiega do zera, a drugi jest stały. Natomiast jeśli x jest równe 1, to wtedy drugi czynnik jest po prostu stale równy 0 i mamy oczywiście zbieżność do zera. Teraz, aby obliczyć odległość fn od zera, czyli po prostu normę fn, skorzystajmy z rachunku różniczkowego. Szukamy ekstremów i okazuje się, że ekstremum jest w punkcie n przez n plus 1. Na krańcach przedziału wartości są równe 0. Przypominam, że aby znaleźć największą wartość danej funkcji na danym odcinku, należy szukać ekstremów oraz zbadać wartości na krańcach przedziału. No i otrzymujemy, że wykres jest mniej więcej taki jak na rysunku. Czyli na początku w zerze jest 0, w jedynce jest 0, funkcja jest cały czas nieujemna i w punkcie n przez n plus 1 mamy maksimum. A zatem
odległość między Fn i 0 jest równa wartości w tym punkcie, w którym osiągamy maksimum, a więc jest równa Fn od Xn. No i teraz licząc, tutaj obliczenia pominąłem, otrzymujemy, że taki ciąg zbiega do zera. A zatem odległość między Fn i 0 zbiega do zera i mamy zbieżność jednostajną. Na rysunku tym zaznaczyłem wykresy pierwszych pięciu funkcji Fn. Tutaj punktami zaznaczyłem te maksima i widać, że wykresy się, można powiedzieć, kładą na osi x-ów. A więc jak narysujemy sobie dowolny pasek epsilonowy, to w końcu nam całkowicie się w tym pasku epsilonowym zmieszczą. Kolejny przykład, pozornie podobny do poprzedniego. Fn od x równa się x do n tej minus x do 2n. W postaci iloczynowej wygląda to w ten sposób: x do n tej razy 1 minus xn. Dziedziną jest odcinek 0,1. Podobnie jak poprzednio, można pokazać, że granicą punktową jest funkcja stale równa 0. Skorzystajmy z metody takiej jak poprzednio, szukamy ekstremów. Okazuje się, że funkcja ta osiąga ekstremum w punkcie pierwiastek n tego stopnia z jednej i drugiej i oznaczmy ten punkt przez xn. Na krańcach przedziału funkcja osiąga 0, a zatem wykres funkcji fn jest podobny do wykresu w poprzednim przykładzie. Czyli w zerze jest 0, w jedynce jest 0, funkcja jest cały czas nieujemna i w pewnym punkcie xn mamy maksimum. I teraz, jeśli będziemy liczyć odległość między fn i 0, no to ta odległość się realizuje poprzez odległość między tymi dwoma punktami, które są narysowane na wykresie. A więc odległość między fn i 0 równa się fn od xn. No i proste obliczenia dają, że to jest 1 czwarta, a 1 czwarta do zera nie zbiega. Czyli zbieżności jednostajnej nie ma. Rysunek ten w sposób jasny pokazuje ten fenomen. Tutaj narysowana jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i gdzieś około dziewiąta, wykres dziewiątej funkcji. Czarnymi kropkami zaznaczyłem punkty, gdzie się maksymalizują te kolejne funkcje. I widać, że stale jest 1 czwarta, a zatem odległość między funkcją 0 a funkcją fn jest stale równa 1 czwarta. Czyli zbieżności jednostajnej oczywiście nie ma. Natomiast jest oczywiście zbieżność punktowa, co można obliczyć, ale na rysunku też to widać. Tutaj to zaznaczyłem czerwonymi punktami. Dla x bodajże równego 0,6. Wartość w punkcie 1 jest większa od wartości w punkcie 2, a to jest większa od w punkcie 3 i tak dalej. I zbiega to nam dosyć szybko do zera. Gdybyśmy rozpatrzyli podobne punkty dla x równego 0,9, no to na tym rysunku byśmy nie zauważyli, że jest zbieżność jednostajna, dlatego że wartości byłyby wręcz coraz większe, czyli oddalałyby się od zera. Natomiast jeśli byśmy wzięli odpowiednio duże n, a dokładnie dla takiego n, dla którego ten punkt xn, czyli ten punkt, w którym maksymalizuje się funkcja fn, byłby na prawo od tego punktu x, na przykład 0,9, to wtedy byśmy znowu zaobserwowali zbieżność do zera. I ostatni przykład z tej serii, tym razem na odcinku otwartym od 0 do 1, fn od x równa się x do n tej. Łatwo obliczyć, że granicą punktową jest funkcja 0. Szukając ekstremów, łatwo zauważymy, że ekstremów nie ma, ponieważ ta funkcja jest funkcją rosnącą w przedziale od 0 do 1. Ponieważ na krańcach przedziału funkcja jest nieokreślona, dlatego że jest określona tylko na przedziale otwartym, to badamy granicę w zerze i granicę w 1. No, granica w zerze wynosi 0, granica w jedynce wynosi 1, a zatem odległość między fn i 0 jest równa, jako supremum po wartościach z funkcji fn od x, gdy x przebiega od 0 do 1, jest równa dokładnie granicy funkcji fn w punkcie 1 lewostronnej, a ona wynosi 1. No a 1 do 0 nie zbiega, a zatem zbieżności jednostajnej również nie mamy. Ostatni przykład wyjaśnia pewną jeszcze inną technikę weryfikacji
że dany ciąg funkcyjny nie zbiega jednostajnie do granicy. I w tym celu rozważmy ciąg fn od x równa się 1 przez 1 plus x do n tej na odcinku od 0 do 2. Jeśli obliczymy granicę, to otrzymamy, że granicą punktową jest funkcja f od x zdefiniowana następująco. 1, gdy x jest od 0 do 1, 0, gdy x jest od 1 do 2 i 1 druga, gdy x jest dokładnie równy 1. Na wykresie zaznaczyłem wykres pierwszej, trzeciej, piątej, siódmej, dziewiątej i dwudziestej funkcji fn. I widać, że na odcinku od 0 do 1 wykresy tych funkcji kładą się na prostej y równa się 1. W przedziale od 1 do 2 wykresy kładą się na prostej y równa się 0. Natomiast w punkcie 1 cały czas wykresy przecinają punkt na poziomie 1 druga, a więc wartość jest zawsze równa 1 druga. I to wyjaśnia wzór na granicę. Ale oczywiście można udowodnić to w sposób ścisły. I teraz skorzystajmy z następującego twierdzenia. Jeśli funkcje fn są funkcjami ciągłymi oraz zbiegają jednostajnie do funkcji f, to funkcja f jest również funkcją ciągłą. Można powiedzieć to w skrócie, że zbieżność jednostajna zachowuje ciągłość funkcji. Jak to jest u nas? Funkcje fn są oczywiście ciągłe, ale funkcja graniczna f nie jest ciągła, bo ma nieciągłość funkcji 1, a zatem fn nie zbiega do f. Otrzymujemy tutaj warunek konieczny na zbieżność jednostajną. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia. Now with the Spirit, now of my Savior, I was filled, not filled, oh, in that old fashioned meeting. Shouting, praise my God, I hear them still.